chciałbym serdecznie na początku wszystkich Państwa powitać w naszym wspólnym imieniu, w skromnych progach domu polskiego w Modzelach Bartłomieja, który ma taką formę, takie ambicje bycia dworem. Na ile to się udaje, to jest sprawa do oceny, ale to jest przykład dworu współczesnego, ponieważ jak wszyscy, czy większość z Państwa wiecie, ten dwór jest postawiony zupełnie, że tak powiem, od nowa, w zupełnie innym miejscu, z takim pomysłem, że jednak dziedzictwo kulturowe to jest idea, którą można materializować także w sposób, także poprzez takie inwestycje współczesne. Ważne, żeby się trzymać kanonów, ważne, żeby dochować wierności temu, co w idei dworu jest najważniejsze, krótko mówiąc, tradycji. Rzecz polega na tym, że tu w cudzysłowie mamy dwory Chopina, dlatego że oczywiście Chopin nie był właścicielem żadnego dworu, natomiast bywał bardzo wielu i ja podbierałem te wszystkie dwory i chcę Państwu opowiedzieć o tym, co to było i co to dzisiaj jest, czy się coś stało, jak to wygląda. Także za chwilkę jeszcze na ten temat powiem. Chciałem się przedstawić króciutko. Ja się zajmuję dokumentacją dworów i historią ziemiaństwa. Jestem autorem trzech książek na ten temat. Tutaj akurat gospodarz ma, w związku z tym mogę pokazać. To jest ostatnia książka, Dwór Polska Tożsamość, a przedtem było Oblicza Polskiego Dworu, a pierwsza Jan Dwór Polski się nazywa. Szereg artykułów, wystaw, no miałem 20 wystaw w różnych miejscach. Mówiąc o Chopinie, oczywiście trzeba zacząć od tego miejsca urodzenia. Jak Państwo wiedzą, Żelazowa Wola, ale to, co dzisiaj tam w Żelazowej Woli można oglądać, no to nie wyglądało tak za czasów Chopina. Była to malutka oficynka, no taki rysunek z tamtych czasów się uchował. Oficynka, która została potem przebudowana i to należało do skarbków, hrabów skarbków. Był dwór i były dwie oficyny po dwóch stronach tego dworu. I Chopinowie znaleźli się tam dlatego, że ojciec Fryderyka, Mikołaj, był nauczycielem języka francuskiego po prostu w dworach. Przedtem zresztą jeszcze w innych dworze, które Państwo zobaczą. Tam poznał Justynę Krzyżanowską, później swoją żonę i matkę Fryderyka w parku. Tu, jak Państwo widzą, traktują te drzewa jako część rodziny, że to zawsze było wkomponowane w otoczenie, w to, co się działo na roli również. No, dwór żył z ziemi. Związanie z ziemią to był bardzo istotny element kultury dworu. Dalej, widzę piwonie i floksy na trawniku przed domem i podwórze psy, jak w wesołych podskokach uganiają się koło kuchni. Zwierzęta w dworze. Zawsze bardzo. O, polecam gospodarzom koniecznie. Oprócz tego, jak pięknie zrobił, to rzeczywiście widać tam tradycje kulturowe. No i tutaj wymieniam jeszcze w Sichu bardzo szczytne przedsięwzięcie pana Stefana Wąsowicza, to Radziwiłłów było wcześniej. To jest potomek. I tworzą tam bibliotekę i tak zwany Dom Sichowski z wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi właśnie. W Śmiłowie jest prywatne muzeum, w Dołędze bardzo sympatyczne muzeum państwowe, w Kąśnej Dolnej bywa się cały szereg koncertów też, bo pan Rewski był jakiś czas właścicielem tego dworu, w Romanowie Muzeum Kraszewskiego, czy w Koszutach w Wielkopolsce Muzeum Państwowym. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.
Moje życie i właściwie to muzyka Chopina, więc jeżeli chodzi o Chopina, to ja jestem z nim związany na śmierć i życie, już powiedziałbym, od samego początku i nawet do pewnego stopnia też, ponieważ pochodzę z Kujaw, więc tam te wszystkie miejscowości, które pan doktor tutaj, to ja tam bywałem, w tym i tam znam, też bywałem na wakacjach i jako dziecko i w ogóle w Tłuszcznie i tam w Raciążek, tam jeszcze jest po drodze, no w Ciechocinku bardzo dużo spędzam, w Nieszawie, to wszędzie tamte okolice są mi znane, ale są mi znane, no i koniec. A teraz, proszę Państwa, będziemy prezentować muzykę, która jest do pewnego stopnia zapomniana, ale już jest taki czas, że ona już przestaje być zapomniana, już zaczyna funkcjonować i ludzie ją znają, lubią. Teraz tę muzykę możemy wykonywać, dlatego, no, że są takie miejsca i to wszystko się tak fajnie rozwija. To znaczy, muzyka była jak gdyby wyrazicielką poprzez sztukę tego wszystkiego, co pan doktor... I Chopin właśnie, no trzeba zacząć od Chopina, no bo wszyscy chcieli być Chopinami, wszyscy z całego świata ludzie, Rachmaninow, Debussy, wszyscy oni chcieli być Chopinami, pisali podobne utwory, ale to nie było to. No w każdym razie od Chopina trzeba zacząć, że on właśnie tego ducha polskiego tak jakoś zlokalizował, wyczuł i zrealizował w tej swojej muzyce. Prawda? To nie tylko chodzi o kwestię polonezów czy mazurków, ale również ten język jego typowo polski jest w tych utworach tak zwanych świeckich, no powiedzmy ballady, skerca czy preludia. Tam wiadomo, że to jest Chopin, czyli jego język jest jedyny, a ten jedyność tego języka polega na jedyności polskości, no bo polskość jest to Chopin. I Chopin, właśnie jeszcze kwestia mazurków, ale już nie będę tego rozwijał, bo on właściwie do tego stopnia wyczuł jakby platońską taką ideę polskości, mazurkowatości, jak Ravel napisał La Valse, prawda, że to jest jakby walcowatość, idea walca, która tam, Platon mówił, że jest tam idea, prawda, i konia, i siana, gorzej jakby się zjadła idea konia, idea siana.